We? Do it yourself. I'm down there with him, remember? Ooh. Can I really save them? This all happened so long ago. I have to find a way to get down there. I have to see it with my own eyes. There was a boat at the house where I entered. If I can raise the bridge, I should be able to get to the car. Dobra, a zobaczmy, co tutaj w sumie mamy. Jest jakiś motor, dobra. Nic więcej nie ma, nie? No dobra, to lecimy. Na pochybę! Tutaj mamy? Tutaj coś ciekawego? Okej. Pójdę do strzelby. Są trunki. This must be where the bridge is operated. Like something's holding it back. Wow. Czemu nie mogę strzelić? What the fuck? No, halo? Podnieśliśmy ten most, czy nie podnieśliśmy ten most? Teraz już nie wiem. Thank you.
Gdzie to podziewie jest? Właśnie, no tu nic więcej nie ma, nie? Nic nie widać. Jaj. I co teraz mam zrobić? Gdzie tu jest jakieś wejście? Tu jest jakaś drabka. Ale tu nie wejdziemy. Z drugiej strony. Leżeć. Had run their car off the bridge. He pulled Grace out of the sinking car, but left her father to drown. He could have saved him. There was time. He just chose not to. Instead, he took Grace back to New Orleans and collected his paycheck. Huh. Okay. Oh shit. Into the darkness. My God, Carnby. Are you okay? Don't leave me alone. What the hell have you been doing? What's going on here? Look at this mess. I'm sorry, Mrs. Thompson. Don't make me kick you out of this house. Now get out! Hey, detective. Mr. Carnby. I'm really worried about you. I'm okay. I just need to catch my breath for a moment. This place? It's... There are some very disturbed figures around here, and I don't think it's just the patients. I've been reading some things about how Dorsetto has a deranging effect on people. I think it might explain... things.
What? Just take it easy, okay? I'm gonna go find a way into Dr. Gray's apartment. I wanna know what he's hiding. Emily? Don't worry. I think I'm close. I'm gonna set everything right. Just be careful. No i pięknie. Pięknie. Co my tam dostaliśmy za achievementa? Oh, I stole the child and let him drown. Oh. Okay. Właśnie. There's something missing. Tu czegoś nie ma, nie? Pajacyk, pełny. No, czy tutaj czegoś nie mamy więcej? To wiemy. To jest zamknięte. Więc tutaj dalej już nie przejdziemy, przynajmniej na chwilę obecną. Tu też na razie nic więcej nie ma. Potrzebny jest klucz. Tu jest to tak. Nie? Jest ten problem. I don't have the combination for this. Or maybe Jeremy did. Jest, łyka bierzemy. Zamknięte, co nam nic nie da. Nic więcej nie ma. Tu jest ten pokój. Tu jest to. Okej.
potrzebujemy klucza, niestety. Znowu. Game. Tu się nie dostaniemy. Jest teraz zabarykadowana, ciekawe. Tu nie wejdziemy. Też nic nie ma. Też na razie nic więcej nie ma. Spoczko. Jak wrócimy sobie górą. Co my tu mamy? O. Ja złamany był otwarty. Czemu to w ogóle było zamknięte? Tego nie wiem. Świnie jedne jakieś. Mi zamykają tylko. I don't want to run into the orderlies right now. Not sure I can trust them. Włam się do gabinetu doktora. Otwórz safe w gabinecie recepcjonisty. Okej. Czyli musimy coś gdzieś indziej jeszcze poszukać. Tu byliśmy. Z powrotem, gol. Tutaj coś z tym drzewem na bank. Tu nie wejdziemy. Zabarykadowane. Jest klucz potrzebny. Tędy będziemy mogli wejść. Tu jest klucz potrzebny. Ale nie mamy.
To jest zamknięte. Stąd przyszliśmy. Chodźmy na górę. Closed. I think Dr. Gray might be in there. Perfect time to snoop around his office then. Tu nie, tu nie. Czyli to musi coś być tutaj jeszcze. Nie, raczej wątpię w to. Żebym tak trafił, kurde, nie? To jest wręcz Mission Impossible. Nie, tu nic nie ma. Ej. Tam nic też nie będzie. Może kurde jednak, kurde? Czy coś gdzieś jeszcze powęszyć? Z tego wszystko coś nie możemy. Odszukaj dziewczynkę, ale to mamy. Otwórz safe, włam się do gabinetu. To jest kurde. Gotowe do rozwiązania. Recepcja. Czyżbyśmy mieli jakiś kod? Może teraz ten 913, kurde, co? Zobaczmy jeszcze.
No dobra. Do sejpu w gabinecie recepcjonisty. Dobra, 119. Zobaczmy. Źle. Sto dziewięćdziesiąt jeden. Bo to jest gotowe do rozwiązania. To 913. Tak też nie. Jak my mamy to zrobić? To jest tu. Te sejfy są masakryczne, kurde, powiem wam. Yeah.